Partnerzy odcinka Greenway, Evston, Lider i Shirt Wogo. Linki w opisie. Postępu nie zatrzymamy. To kto chciałby to zrobić, to i tak nie osiągnie sukcesu, tak? Dzisiaj się trochę stresuję tym odcinkiem, bo dzisiaj wyjątkowy odcinek. Będzie auto, które jest na liście moich aut marzeń, natomiast nigdy nim nie jeździłem i no okaże się, czy wyleci z tej listy, czy tam pozostanie i czy będę jeszcze bardziej go chciał. To jest pierwszy taki element dzisiejszego testu, natomiast drugi to jest taki, że mamy dzisiaj wyjątkowego gościa na pokładzie, Krzysztofa. Myślę, że większość Polaków firmę Platinet zna prawie od dzieciństwa. A czym się dzisiaj zajmują, jak się rozwinęli, no to mam zamiar Krzysztofa popytać. Jako, że to jest nowa seria Zakopane Testów, gdzie udało mi się dwóch partnerów pozyskać, czyli e-shirt i Wogo, to dzisiaj będę miał dla Krzysztofa koszulkę Zakopane Testera i dywaniki. Jest i jedzie. Kurczę, co za punktualność. Zdecydowanie najpunktualniejszy gość i chyba najdłuższy samochód, jaki był na Zakopane Teście. Idziemy się przywitać z Krzysztofem. Dzień dobry, cześć. Cześć Krzysztofie. No i popatrzcie, ile taki Mercedes używa u Krzysztofa. Troszkę ponad rok jazdy, prawie 28 tysięcy i 24 kWh na 100. Dzisiaj będziemy mieli statystykę od 97%, natomiast ze skawiny startujemy z 94%. A tak wygląda dzisiaj od rozruchu. Niestety nie ma tu kolejnego zegara, który można by skasować, a ten z przebiegiem od nowości chcemy sobie zostawić. I popatrzcie, co ja tu zauważyłem. Testowałem kiedyś taki sprzęt i pamiętam, że wtedy mówiłem, że fajnie, żeby tu jeszcze była wersja na typ 2. Jak ty to, Krzysztofie, zrobiłeś, że takie coś jest? Kurczę, to jest spełnienie znowu moich marzeń. No przede wszystkim warto dodać to, że kabel typ 2, 7 metrów, tak jak ta ładowarka ma, jednak waży sporo. A dodanie takiego adaptera jest jakby, pokazuje to, że jest drobiazg, a funkcjonalność takiej ładowarki wtedy już jest w pełni. Nie musisz dwa w jednym wozić kabla osobno, osobno akcesoriów do ładowania. Masz jeden zestaw, zapominasz o reszcie, tak? Super, super sprawa. No strasznie mi się to podoba. To ja się zapisuję na listę kolejkową i będę pierwszym, który tą przejściówkę dokupi. I Mercedes, prowadź nas do Brzeziny koło Zakopanego. Nie jestem pewny, czy dobrze nam tu wymyślił tą trasę, natomiast odległość się mniej więcej zgadza. Pokazuje, że dojedziemy na 52%. Dzisiaj będziemy startować, znaczy dzisiaj będziemy jechać do Brzezin, skąd pojedziemy do Murowańca. Tam jest 100 parę metrów więcej, czyli przeliczając zasady zachowania energii, będzie pół kilowatogodziny większe zrzucie w górę i pół kilowatogodziny mniejsze zrzucie w dół. Natomiast dystans będzie praktycznie ten sam. Dobra, Krzysztofie, ruszamy. Cała naprzód, tak? Jakie ładne kamerki 360 i w ogóle kamerka bardzo dobrej jakości, wyświetlacz też bardzo dobrej jakości. Już mi się podoba, to będzie komfortowa jazda, a ja takie lubię. Pierwszy krawężnik za nami. No jak widzicie, dzisiaj jedziemy nietypową trasą, tutaj w kierunku Sułkowic, bo na Zakopiance jest korek. No, a my sobie tu drogą 956 dolecimy do Myślenic, no i już będziemy jechać standardowo Zakopianką. Bardzo mi się w tym aucie podoba, ale powiedz, Krzysztofie, jak to się stało, że zakupiłeś akurat takie auto, a nie inne, bo tu pewnie historia jakaś za tym stoi. W firmie, w której, że tak powiem, działamy, w firmie Platinet mamy kilka samochodów elektrycznych i szukaliśmy rzeczywiście samochodu takiego, który połączy funkcję bardziej dostawczego, osobowego, takiego multifunkcyjnego, na wyjazdy, na targi samochodu. I mieliśmy gdzieś tam na testy, bo przekonani byliśmy do Mercedesa Vito i wzięliśmy na testy Mercedesa Vito, natomiast no, zawieszenie tamtego samochodu z tak ciężką baterią, która doszła do tego samochodu, spowodowała, że odczucia były z jazdy tym Vito elektrycznym tak, jakby się jechało ciężarówką w pełni naładowaną towarem. Więc jakby no nie zdecydowaliśmy się na Vito, natomiast zdecydowaliśmy się na Mercedesa EQV, bo jak sam czujesz, miękkość tego zawieszenia robi niesamowite wrażenie. Zwłaszcza wybrałeś dobrą drogę tutaj, żeby przetestować, że tak powiem, zawieszenie, bo pewnie na Zakopiance byśmy tego nie czuli. Więc to jest jakby główna taka przyczyna. No i drugim celem, który nam przyświecał, mając oddział w Warszawie, do którego regularnie jeździmy, żeby na jednym ładowaniu bez problemu dojechać samochodem do Warszawy i tam się w naszym oddziale ładować. No i przede wszystkim pojemność tego samochodu, no bo auta możemy w różnych klasach sobie gdzieś tam dla siebie
wybierać. Jedni lubią małe sportowe, drudzy potrzebują duże dostawcze, czy tam, które załadują wszystko na imprezę targową, czy nawet gdzieś na wspólny jakiś wyjazd duży, rodzinny. No to to auto w swojej klasie wydaje mi się, że no jednak jest czymś więcej niż takie klasyczne dostawczy samochód. Oczywiście no, nie możemy porównywać zasięgów do małego sportowego samochodu, ale te 350-400 km zasięgu moim zdaniem jest ok na to, co to auto sobą prezentuje. Czyli komfort, zasięg i duża przestrzeń. Tu chyba były takie główne cele, jakie przyświecały temu zakupowi. A dlaczego wersja elektryczna, a nie spalinowa? Wersję spalinową, tak ci mówiłem, to już jest nie pierwszy nasz Mercedes Vito, który mieliśmy, czy mamy w firmie do tej pory w wersji spalinowej, więc chcieliśmy spróbować wersji elektrycznej. Tym bardziej, że jako firma przechodzimy w pełni w elektryfikację wszelakich urządzeń, które mamy. Czyli tak jak Unia Europejska naciska na to, żebyśmy byli zeroemisyjni, załóżmy do 2035 roku, to wydaje mi się, że w średniej wielkości firmy można to zrobić szybciej, jeżeli inwestuje się sukcesywnie krok po kroku w technologię od fotowoltaiki, magazynów energii, pomp ciepła, samochodów elektrycznych, więc jeżeli jest już instalacja na budynku czy na obiektach firmy, która generuje znaczne nadwyżki prądu, no to aż żal jeździć na tą stację benzynową, tak? No, to tutaj jest prosta matematyka. Także to stricte matematyka, a pewnie jak dla wielu tamten rok był taki przełomowy, bo gdzie ceny paliwa zaczęły wariować, wszyscy mieli w przyzwyczajeniu w 2020-2021, nie wiem, nawet 4 zł za litr, pamiętam, było paliwo, a w zeszłym roku doszło do 8, tak, ponad złotych za litr paliwa, no to każdy zaczął liczyć, tak? Każdy zaczął liczyć, zwłaszcza w biznesie. No i ta zeroemisyjność, no to nie jest tylko pewnie środowisko, ale też portfel, tak? Bo jeżeli widzimy, że możemy być zeroemisyjni, a też z korzyścią dla siebie gdzieś tam inwestować, no to chyba już więcej nie potrzeba do decyzji. No zdecydowanie. Ja nie wiem, czemu tak straszą nas nowymi technologiami. Ja tam lubię te nowe technologie, bo one są zazwyczaj lepsze, no kurczę. Dla mnie się to wszystko składa, spina. Ja też kalkulatorem kupiłem pierwszego elektryka, więc... No postępu tak. Nie zatrzymamy. To, kto chciałby to zrobić, to i tak nie osiągnie sukcesu, tak? No to jest... Ale nie wchodzimy w politykę. Dobra. Mamy tutaj baterię tą największą, 100 kWh brutto, 90 netto, tak? Dobrze kojarzę. Ile mocy, jaki napęd, to jest przód, tył, jak to jest w tych EQV-ach, kojarzysz? Tutaj silnik bodajże ma 205 koni, 150 kW. Mhm. Bateria, z tego co producent mówi, rzeczywiście jest 100 kW, 90 kWh netto. Ponoć jest to takie zabezpieczenie od dołu, jak się dowiadywałem, że jak jesteś bliski zera, to nawet na zerze jeszcze ponoć przejedziesz trochę. Coś tam podjedziesz. Bo te 10, których nie masz dostępnych, jest właśnie na tym dołku, tak? Czyli jeszcze jest dostępny system, jest wszystko dostępne, mimo że dojdziesz do zera. Więc no rzeczywiście bateria pod tym względem jest super, nawet porównując do innych marek, które gdzieś tam użytkujemy w firmie. Zdziwiła nas, że to auto może stać 2 tygodnie na parkingu, po 2 tygodniach nieużytkowania. Wchodzimy do niego, a on ma dalej tę samą pojemność baterii w tych samych procentach, które miał 2 tygodnie temu, gdzie w innych markach jest to raczej ciężkie do utrzymania. Nawet jak gdzieś w Tesli sprawdzaliśmy, to tam co ileś dni, ileś tam tych procentów znika. Znika, tak, w Tesli. I czy to znika potrafi. Z tego, że urządzenia jakieś funkcjonują na pokładzie? Nie wiem, ale w tym przypadku jesteśmy pod wrażeniem, że nie znika. Czyli duży plus dla Mercedesa. No w naszym Nissanie i w naszej Kii też w zasadzie nie znika, ale no znam samochody, które potrafią się same rozładowywać. No to wszystko zależy od tego, jak się potrafią uśpić. Kurczę, no tak to wychodzi, że masz 90 takie dostępne dla siebie kilowatogodzin i twoje typowe zużycie z całej historii tego auta to 24, tak. No to faktycznie, teraz jak się postarasz, to 19. I 400 jesteś w stanie przejechać, no, jakby się tak delikatnie jadąc. Jeżeli byłoby to, jak ja to się śmieję, prędkością autobusową, czyli do 100 na godzinę, to jest to możliwe, jak najbardziej.
no to jestem w ciężkim szoku, że taki kolos, no bo to jest kolos, prawie 3-tonowe auto, tak? Mówiłeś coś koło tego? 2,9 tony, więc z nami i z załadunkiem teraz mamy na pewno ponad 3 tony. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, no to też całkiem dobrze, bo z tego co wiem, to koło do setki to jest około 10 sekund, no to może na, na małe sportowe auto to nie robi wrażenia, ale na takie dostawcze auto to jest wystarczający wynik. A wiem, że od 0 do 50 to jest poniżej 5 sekund. Czyli tak jedą. Na co dzień zdecydowanie chce jechać. Zdecydowanie chce jechać, nie ma żadnej informacji, żeby mu brakowało mocy. Nieważne, czy jedziemy pod góry do Zakopanego, czy w Alpy, bo też w takich terenach jeździłem i nie ma tu żadnego problemu. No właśnie, to moje kolejne pytanie, gdzie najdalej byłeś? Bo troszkę ci się przez ten rok udało nalatać, że tak powiem. Największe trasy to chyba takie na raz zrobione, to było do Rimini we Włoszech, na targi, więc to jest bodajże 1200 km. Za fotelami mamy przestrzeń dostępną 2 metrów długości, za tylnymi fotelami. No to chyba jest jedyny taki pojazd, jeśli ktoś zna inny, to niech da znać w komentarzach, bo ja nie kojarzę, żeby można było tak długiego elektryka kupić. Dokładnie, dlatego też wybraliśmy wersję extra long, bo mając doświadczenie właśnie wcześniej z samochodów Vito bez wersji extra long, no chociażby tak jak dzisiaj, mamy dwa rowery, które pokazują, że w wersji extra long nie potrzeba robić z nimi nic. Nie trzeba składać kół, można cztery załadować, może cztery osoby jechać. Na rowery. Petarda. Na rowery. Petarda. I to ciężkie rowery, bo każdy załóżmy waży 25 kg, więc no nie przystawimy sobie na hak byle jaki tak ciężkich rowerów, bo nam zginą po drodze. Poza tym no, ja nie bardzo lubię wozić rowery, zwłaszcza na długie trasy, jak jadę gdzieś do Chorwacji. Nie bardzo je lubię wozić na zewnątrz. No bo potem co się dzieje? No dzieje się to, że trafić jakąś burzę czy coś i te rowery po takiej burzy to są no, w stanie takim, że pasowałoby je przeserwisować, bo zmarna wypłuka, rdza się pojawi. A jeszcze gorzej, jak kiedyś jechaliśmy do Zakopanego, gdzieś jakieś roboty drogowe były, to te rowery były tak uwalone błotem potem, że wożenie w środku to jest na pewno bardzo fajny... Bardzo wygodne, tak, dokładnie. Nie trzeba poświęcać żadnego czasu na zapinanie uchwytów na stojak, montażu na stojak. Jeszcze jak montujemy jeden rower czy dwa, to masz świadomość, że nie jest to problemem. Ale jak montujesz 3-4 na stojaku... Tak, żeby się kierownice minęły. To już jest wyzwanie na dość długą chwilę. To jest stworzyć tak wielką firmę. Jak to się zaczęło? Jaka była Twoja historia? Chcemy mieć szybsze ładowanie w samochodzie, chcemy szybciej jeździć, chcemy szybciej się przemieszczać. Chcemy mniej czasu na różne rzeczy poświęcać i tak wtedy ileś minut zajmowało przekopiowanie dyskietki o formacie, o pojemności 1,44 mega. Mega. Tak dzisiaj, nie wiem, wprowadzamy do oferty dyski SSD portable przenośne o wielkości pendrive'a, czyli coś niesamowitego, z prędkością ponad 1000 megabajtów na sekundę, tak? Czyli, że tak powiem, nasz terabajtowy dysk z komputera możemy zgrać w kilka, maksymalnie kilkanaście minut, tak? Gdzie czegoś takiego wcześniej nie było, więc świat w związku z sztuczną inteligencją i wszystkim, no, cały czas musi być szybszy, muszą mieć szybsze pamięci operacyjne, szybsze dyski, no wszystko podąża w tą stronę, więc jakby działanie w firmie w tej branży jest taką czasami czystą przyjemnością, bo cały czas trzeba wdrażać coś nowego, tak? Jeżeli zostajesz, automatycznie, jak to się mówi, schodzisz poziom niżej, tak? To już nie ma odwrotu, tak? Czyli głównie to nośniki danych, bo ja też tak Was kojarzę sprzed lat, że nośnikami danych się zajmowaliście, czy jeszcze jakieś gałęzie tak szeroko rozwijaliście? My jako firma od 23 lat, tak już oficjalnie, od 25 łącznie jako ja, działamy w branży dystrybucji elektroniki użytkowej. Czyli to przypominam są... o odcinkowym pomiarze. Tak, odcinkowy pomiar to nawet elektryków dotyczy, tak? Tak. Więc trzeba, jak to się mówi, zredukować do 100. Więc jeżeli chodzi o historię firmy, to tutaj dystrybucja elektroniki użytkowej, produkty
elektryczne, elektroniczne, no nie są nam obce. Mamy swój oddział w Shenzhen, mamy swoich ludzi technicznych, więc dla nas wdrażanie elektroniki, czy to są niskoprądowa, czy wysokoprądowa, nie stanowi problemu, bo przecież w swoim czasie mieliśmy elektronikę i kamery, czy tam tablety, gdzie poziom zaawansowania takich urządzeń w serwisowaniu no jest znacznie bardziej złożony niż chociażby ładowarka do samochodu elektrycznego. Dobra, muszę Cię na chwilkę przerwać. Subiektywnie jest bardzo cicho. No, wartości tutaj oscylują od 60 do 7 decybeli. Ja jestem wielkim fanem elektromobilności i każdego, kogo przewiozę po dłuższej trasie, który był bardzo sceptycznie nastawiony, za każdym razem efekt jest jeden. Zmienia całkowicie zdanie. To tak czasami czuję się, jakbym nawracał na inną wiarę. No, coś w tym jest. Aczkolwiek nie mam tych intencji, bo uważam, że każdy ma prawo wyboru. Jak jeden lubi głośny ryk silnika i zapach spalin, to nie mam naprawdę nic przeciwko, tak? Nie mam naprawdę nic przeciwko. Natomiast zabawne właśnie jest to często, że osoby nie mając doświadczenia w elektromobilności sceptycznie się wypowiadają, po czym po kilku godzinach jazdy zmieniają radykalnie swoje stanowisko. Ostatnio wracaliśmy z Monachium z targów. Jeden nasz kolega z zespołu, który do tej pory nigdy nie jeździł samochodem elektrycznym, zmienił całkowicie zdanie o elektromobilności, przejeżdżając 1000 km samochodem. Bo ten cały nieraz hejt, który się słyszy w mediach społecznościowych, że jest problem z ładowaniem, że jest problem z tym, z tamtym, że się jedzie wolno, te wszystkie mity zostały totalnie obalone podczas jednej jazdy, tak? Podczas dwóch gdzieś tam szybkich ładowań. No wiadomo, to akurat była jazda Teslą, więc no Tesla ma to dopracowane dosyć fajnie, bo jadąc na trasie 1000 km, jeżeli wyjeżdżasz naładowany w pełni, no to dwa razy się ładujesz po drodze po takie 30-40 minut. Więc jak masz obeznanie na trasie, to sobie fajne miejsce wybierzesz, gdzie jest super lunch do zjedzenia. A jeżeli nie, no to zawsze jest jakaś przygoda. Jakieś nowe miejsce Tesla sama Ci wskaże. A dodatkowo fajne jest to, że wskaże Ci ładowarkę ta, która jest wolna, tak? Ta, która jest wolna. Zresztą Mercedes mi też ma taką funkcję. Ja teraz dopiero zamówiłem sobie kartę Mercedes Mi, bo wcześniej mi na tym nie zależało, bo jeszcze rok temu te ceny energii po Europie były stosunkowo niższe niż są w tym roku. Widać, co nasi przyjaciele z Greenway, że tak powiem, postanowili w stawkach, że tak powiem, pokazać. No to wysyłałem Ci ostatnio cennik. Mercedes Mi, cena kilowata na szybkiej ładowarce jest 1,80 zł, bez żadnego abonamentu, bez niczego przez pierwsze 12 miesięcy. W innych markach praktycznie stacji, tych takich większych, jest to nie do uzyskania, tak? Więc znowu, no, bardzo fajne to jest. Więc znowu, jak to się mówi, kalkulator pokazał, że trzeba wchodzić w rozwiązania systemowe, bo są lepsze, tak? Bo są lepsze. Więc zakładam, że ta karta Mi jest powiązana, Mercedes Mi, z wieloma markami stacji, od Ionity po Greenway, a pewnie po jakieś inne. Bo dokładnie aż wiedzy takiej nie mam, jakie stacje, czy tam Shella, nie Shella, ale jest to wiele brandów. Większość znanych brandów z nimi współpracuje. No to te stawki, jak tam widziałeś, w Europie na poziomie 50 eurocentów, no są do zniesienia, tak? Są w zupełności do zniesienia. Mówimy o ładowaniu DC szybkim, tak? Więc to jest całkiem sympatyczne. Aczkolwiek polecam zawsze, jak ktoś lubi patrzeć na oszczędności i chce przebywać w danym kraju dłużej, żeby sobie jednak lokalnie rozpoznał rynek. Bo ja na przykład, jak więcej kilometrów robiłem we Włoszech, to rozpoznałem temat i duża firma z branży petrochemicznej zainwestowała duże pieniądze w sieć stacji elektromobilności, szybkich stacji ładowania 100-150 kW. Nazywa się B-Charge i tam masz cenę kilowata 36 eurocentów z takich setek. No i będziemy zaraz na 800 metrów nad poziom morza, czyli najwyższy pośredni punkt trasy. I popatrzcie, 31 km pokazuje nam godzinę 14. Zaczęły się wakacje i jest piątek.
a wyniki zużycia. Jak to się prezentuje? 25 kWh na 100 po 90 km. Całkiem rozsądny wynik. Po prawej już tam widać Tatry i pomimo, że już mamy... Co my to mamy? Jutro będzie lipiec. To jeszcze jest śnieg z zimy. Niesamowity jest ten rok. I mamy już korek w klikuszowej do świateł. Pewnie postoimy z 15 minut, mamy 10:22. No właśnie, zobaczymy, ile od znaku klikuszowa jedzie się do właściwej klikuszowej. Udało nam się po 11 minutach wyplątać z korka. Dojeżdżamy do Nowego Targu. Natomiast szkoda, że ta skala wejścia w tej inwestycji jest jednak duża jest i wydaje mi się, że przez to ludzie tak hejtują te elektryki, bo no nie ma u nas takiej siły nabywczej, odnoszę wrażenie, w Polsce, nie? No, znaczy, no, mam wrażenie, że Polska żyje rynkiem aut używanych, a elektryki używane dzisiaj to niewiele sobą reprezentują. Znaczy, pojawiają się już pierwsze takie współczesne elektryki jak Hyundai Kona, Kia Niro z tymi bateriami 64 kWh. Są auta, które przy spokojnej jeździe potrafią w trasie zrobić 400 km i to już jest ok. Natomiast no, to są dopiero początki, takie auta kosztują używane, tak, 150 tysięcy. Natomiast te Leafy, które kosztują po 50 tysięcy, gdzieś tam by były dostępne, no to są jakieś Leafy jedynki z zasięgami około 100 km. No to kurczę, to jest za mało. No to jest za mało. No. To jest za mało, żeby to było takie auto do wszystkiego. Jako auto codzienne, jako drugie auto, super sprawa, bo sam takiego używam z żoną. Natomiast no, jako auto główne, no to musi być już coś... No i ludzie też się boją tych używanych póki co elektryków, tak, że dużo kosztują, boją, tak. A pytanie, co się... Z baterią stanie i jakie tak dalej. Jakie niespodzianki ich czekają, nie? Czeka ich niedużo niespodzianek, no tylko też trzeba wiedzieć, co kupić. Mnie to jeszcze tak inspirowały targi w Oslo, elektromobilności, bo szkoda, że ten rynek u nas się w tą stronę tak nie rozwija jak tam, a jak mnie to zajawiło, to Ci powiem w paru zdaniach. Chciałem sobie strasznie pożyczyć elektryka na te targi, tam, no ale w firmach takich znanych typu Hertz, nie Hertz, to prawie, że tych elektryków nie było. A jak były, to były jakieś chore ceny po prostu, typu, nie wiem, 300-400 euro za dobę. Masakra, nie? No to nie, no to nie pójdziemy w tą stronę. Ale gdzieś tam poznałem się w międzyczasie, bo chciałem sobie kupić Teslę z Norwegii, bo tu nie było kompletnie możliwości kupić tej Tesli, bo jakiś okres był dłuższy niż ciąża słonia, dosłownie oczekiwania w pewnym momencie. No i wyobraź sobie, ten pośrednik mi mówi, słuchaj, ja Ci nie sprzedam Tesli, bo to my Tesle kupujemy z Europy do Norwegii, bo takie mamy zapotrzebowanie, więc to Wam się nie opłaci, bo jak zapłacisz VAT u siebie z tego i wszystkiego, to Ci się nie opłaci. Ale pytałeś mnie, że chcesz wynająć auto w Norwegii, ja Ci powiem gdzie. Wejdź sobie, zainstaluj aplikację Get Around i to jest aplikacja, na której my codziennie pożyczamy sobie różne rzeczy, przede wszystkim auta i spalinowe, i elektryczne, i tak dalej, od osób prywatnych. Czy tak jak Ty, czy ja mam auto, nie mam co z nim robić, pożyczam. Tak jak na Airbnb, nie wiem, czy korzystałeś kiedyś z tego portalu, tylko mieszkanie. Tylko tu jest prostsze, no bo mieszkanie to jest większe wyzwanie, bo to trzeba wysprzątać wszystko, serwis, tu jest prosto. Szkoda, że ta aplikacja nie działa w Polsce. No i wszedłem na tą aplikację, ja pierdzielę, ile Tesli do wyboru? No tysiące, pod każdym rogiem. Jedyną moją, jak to się mówi, opcją wyboru to było to, czy chcę na tym rogu ulicy, czy 200 metrów od miejsca, gdzie jestem. Tak było dużo tych Tesli do wyboru, jak chciałeś na 3-4 dni, pożyczyć. Że się po prostu w głowie nie mieści. Ale gdzieś tam chciałem tą trójkę, że tak powiem, Tesla, pożyczyłem tą trójkę Tesla od gościa i kosztowało mnie to chyba 99 euro za dobę. Ale facet mi dał w centrum Oslo podziemny parking gratis, co w Oslo sporo kosztuje parking na ulicy, naprawdę sporo. I dał mi jeszcze bezpłatną ładowarkę do tego w tym miejscu parkingowym. No to kurczę, żyć nie umierać. No i miałem za 99 euro za dobę pełny serwis, tak? Nie interesowało mnie kompletnie nic. Co prawda ładowarka była ograniczona do 4,2 kW, bo tych ładowarek było 100. Każde miejsce na danym piętrze, bo było 3 piętra, 2 były dla spalinowych chyba, 1 właśnie było dla elektrycznych, dedykowane z ładowarkami. I moim zdaniem to ograniczenie mocy nie polegało na tym, że po prostu chcieli wolniej, tylko po prostu tych ładowarek było już tak dużo, że musieli tę moc podzielić, tak?
Ale nawet te 4,2 w Tesli, no to za te 12 godzin to miałeś 50 kW naładowanej baterii. Czyli ona mi się każdego dnia naładowała do pełna, tak? No bo przecież nie wsiadasz, że tak powiem, po 6 godzinach do auta, tylko tam jak jesteś, to te 8-10 godzin auto jest na parkingu. I to mnie przekonało, a już mnie całkiem przekonało to, jak był wypadek w tunelu i była totalna cisza w korku. Jedziesz w korku i nie ma spalin i nie ma huku, jest totalna cisza. No bo jak jest korek z aut elektrycznych, no tak, to... No to jest cisza, tak? Cisza, spokój. Myślę, nie, no to ja w takim kraju to chcę żyć, nie? Na tej zasadzie. A w którym roku to było? To było chyba w 21, jak dobrze pamiętam. I po prostu, no pod tym kątem, no to rewelacja. Takie, że tak powiem, podejście do... takie podejście do klienta, takie podejście do tej elektromobilności, no to zupełnie coś przeciwnego niż u nas, nie? No, jest inny świat, no. Pewnie tu niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale no, my podążamy za Europą, jesteśmy zazwyczaj te kilka lat do tyłu i ja myślę, że u nas też tak będzie, no kwestia czasu. W tym aucie miałem jedną taką nieprzyjemną, że tak powiem, akcję i to mogę użytkowników przekonać, jakby chcieli takie auto kiedyś kupić, jak się zabezpieczyć przed tym. Na serwisie po pierwszym roku wyszło mi, że mam mocno pogryzione kable DC. O! No to koleżanka kuna. No i niestety był to duży wydatek, bo prawie 5000 zł za wymianę sporej ilości wiązek DC. Teraz mam już to urządzenie na kuny. I co, które i nie gryzą? Oni już chyba jest spokój, tak mam nadzieję. Więc no niestety Mercedes nie ma chyba tego tak wszystkiego poptulanego, jak załóżmy tam, nie wiem, Tesla, że tam nie... Chociaż nie wiem, czy tam też nie ma się jak taki zwierzak dostać. Ale gdzieś zaparkujesz przy lesie, gdzieś w Krakowie jest mnóstwo tych gadów, bo tu mamy skręcać, i tu w lewo, tak, zgadza się. To powiem Ci, że no warto chyba pomyśleć o czymś takim, o czujniku na kuny, bo jak nie, to później pytanie, czy ten pożar nie stał się z takiego przypadku na przykład, tak? A ktoś Ci powie, że nie, to jest wina elektryka, a pytanie, jak tego zwierzaka tam przysmażyło, bo gdzieś tam kable zwarł, że tak powiem, i on się usmażył, to nawet nie wiedzą, że on tam w środku był, tak? Producenci też chyba powinni trochę do takich krajów jak Polska jednak wziąć pod uwagę, że mamy takie zwierzaki. Coś na te kuny w standardzie montować. I coś montować. Na te kuny w standardzie montować jednak, dokładnie, wiesz, no, dokładnie. Bardzo, bardzo pouczający dzisiaj Zakopane test. Ja chyba po dzisiejszym Zakopane teście do obydwu naszych elektryków zamontuję coś na kuny. No bo jakoś tak w sumie to proste, ale nie pomyślałem, że to no. Jest chyba jedno z największych zagrożeń. Ja już zapłaciłem, a czy nie zapłaciłem najwyższej stawki, że jakiś tam pożar czy coś, nie? Ani nigdzie mi auto nie stanęło, po prostu wyszło na serwisie, że są pogryzione mocno kable DC. No przecież tam jest wysokie napięcie, dobrze, ten zwierzak to on, ja nie wiem jak on tam w ogóle przeżył, odnoszę wrażenie, tak? Jak on tam miał szczęście, no myślę, nie? Że się nie przegryzł przez izolację, no natomiast gdzieś pewnie auto to zgłosiło albo oni to wypatrzyli. No, no i chwała za to, że wypatrzyli. A może by się gdzieś zatrzymał w trasie, no tego też nie wiemy. Takie największe plusy, minusy Mercedesa, jak po tym roku użytkowania? Widzisz? Plusy, moim zdaniem to auto w dużej mierze dla ludzi, którzy lubią przygody takie turystyczne, no daje dużą frajdę, bo można sobie pojechać na różnego rodzaju wyjazdy turystyczne z rowerami, bez rowerów, pod namiot, czy nawet można w górach, ja dużo po górach chodzę, to nawet w zimie idę na skitury, to podjeżdżam sobie pod górę, gdzieś tam 23. I normalnie w tym aucie nieraz spałem. Ustawiałem sobie na 19 stopni temperaturę. Co prawda, jak był duży minus na polu, to mi zjadło za 20%. Jak był duży minus na zewnątrz. No ale no, nie chciałem ryzykować odmrożeniami. Więc ustawiałem na 19. I to naprawdę pod tym kątem dla takich maniaków połączenia nowoczesności z taką zwykłą turystyką górską, no jest po prostu jakimś niesamowite fajnym przeżyciem. Na pewno trzeba mocniej potestować po Europie te szybkie stacje ładowania Mi Charge, bo wydaje mi się, że to da duży komfort Mercedesowi i wyprzedzi konkurencję w podobny sposób, jak to zrobiła Tesla, że mając automatycznie przez
program wskazywane ładowarki, setki, przemieszczasz się szybko i nie musisz myśleć gdzie, tak? No działa to tak już dziś, bo no, był kilka odcinków wcześniej Mietek EQA, dokładnie z Mi Charge, i kupił auto, pojechał na narty do Włoch i tak jak mówisz, no, wyglądało to praktycznie jak w Tesli. A to jest według mnie to jest duży klasa. Plus na trasy. Mhm. To jest bardzo duży plus duży na trasy, plus. Bo jak masz sam sobie, nieraz na grupach społecznościowych widzę, ktoś tam pisze, jadę na Chorwację, jakich ładowarek używać, nie? Mhm. No to wyślę, to on na pewno z Tesli nie jest, nie? On na pewno z Tesli nie jest, on na pewno nie jest, że tak powiem, z Mercedesa, tylko ma jakąś inną markę i próbuje ogarnąć to wszystko. To się robi nie do ogarnięcia. No, ale później jak mu ktoś tłumaczy, słuchaj, Greenway ma roaming w wielu krajach, nie musisz patrzeć na to, może troszkę więcej zapłacisz na jakiejś lokalnej stacji, to widzę, że spadają emocje i on już jest, on już się czuje bezpiecznie, tak? No i jeżeli ktoś chce w firmie używać na co dzień taki samochód, nie wiem, w cudzysłowie rzucę, jako taksówka, jako jakiś tam przewóz osób z lotniska do centrum i tak dalej, wykorzystując te wszystkie atuty, o których mówiłeś, bus pasów, darmowych parkingów w centrum, no to moim zdaniem jest to na duży naprawdę plus, tak? Natomiast w tym temacie no, trzeba to dobrze podatkowo gdzieś tam sobie ogarnąć, żeby mieć możliwość odliczenia tego podatku czy VAT-u, no bo rzeczywiście auto w samej stawce brutto się pewnie nie obroni do takiego serwisu, bo jednak u nas takie usługi no nie są jakoś tam specjalnie, że tak powiem, płatne, no na pewno mniej płacimy za Ubera w Polsce niż w Stanach, tak, za przejazd. No i to wielokrotnie. No, więc póki co to się nie obroni, ale wydaje mi się, że jak ktoś po prostu działa, zresztą nieraz gdzieś tam przez przypadek jakiś, bo często w górach jestem, jakiś hotelarz, który ma panele na dachu, mnie podłapał i mówi, panie, jak to jest z tym elektrykiem, bo ja dużo gości wożę, a ja mam na dachu instalację fotowoltaiczną, no i się temat zaczyna, nie? No i pytanie, czy tam w to poszedł, czy nie, to już nie wiem, bo kontaktów nie utrzymujemy, ale rzeczywiście odnoszę wrażenie, że pod kątem 8, czy tam, bo pewnie jest i 9 wersja osobowa, ale 8 na pewno jest, to dla transportu osób jest super. Do transportu towarów nie widzę tu żadnego przeciwwskazania, jeżeli są to takie rzeczy bardziej, nie wiem, jedziemy na targi, jedziemy gdzieś tam do klienta, do prezentacji, no, no wiadomo, że to jako auto kurierskie pracowało nie będzie, bo gdzieś tam przeważenie samochodu, czy gdzieś tam, no to nie ten koszt, tak? To nie ten koszt, ale do jazdy takiej biznesowej na co dzień właśnie, imprezy targowe, wyjazdy, prezentacje towarów, petarda, tak? Rewelacja pod tym względem. Nie ma się naprawdę do czego doczepić. Fajne jest to, że rzeczywiście jest to darmowe parkowanie, więc to przemawia. A tak naprawdę ostatnio nawet na grupie gdzieś tam EV rozmawialiśmy, no, że nieważne, czy kupisz dziś rower elektryczny, czy masz dzisiaj auto elektryczne, czy płacisz za nie paliwo, czy nie płacisz, to i tak średnio cię ta złotówka za kilometr wyjdzie. Bo jak przejedziesz 250 tysięcy kilometrów autem, które kosztuje 250 tysięcy złotych, to teoretycznie ta złotówka za kilometr cię wyjdzie. I czy to będzie spalinowe, czy, bo dzisiaj hybrydowe auta też są przecież bardzo drogie, tak? Więc tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. A jak rzeczywiście wykorzystasz potencjał tego samochodu, to pewnie będzie zależało, jak po tych 250 tysiącach kilometrów to auto się będzie dalej zachowywać, nie? Mercedes, tego co wiem, do 160 tysięcy kilometrów chyba daje gwarancję na baterię, że nie spadnie tam pojemność powyżej iluś amperogodzin, więc to takie bezpieczne dla użytkownika. Czy ja myślę, że te auta będą bardzo długo jeździć, przynajmniej w naszych realiach, bo będą serwisowane, naprawiane, a współczesne baterie grzane, chłodzone i zaopiekowane przez system auta przeżyją niejedno auto. I ja mogę się mylić, ale twierdzę, że to będzie dużo lepiej niż ze współczesnymi autami spalinowymi, że te auta będą większe przebiegi robić i nic się z tym nie będzie działo. Nie ma jakichś tu, poza jakimiś starymi konstrukcjami, jak choćby mój Nissan Leaf, to te nowoczesne auta, dużo mam znajomych, co mają poprzejeżdżane po 100, po 200, po 300 tysięcy tymi elektrykami. Jeśli to jest auto, które miało faktycznie chłodzone, grzane akumulatory, to tam degradacje to są paręnaście procent, nie? Więc jak mówimy o autach z zasięgiem 300-400 km, to nawet jak będzie miała degradację 50%, to to auto dalej będzie jeździć i dalej będzie super autem na dojazdy, nie wiem, do pracy, czy
czy gdzieś tam. Co najwyżej, że będziemy się wtedy w Zakopanem ładować, tak? No, żeby z powrotem wrócić. Mam wrażenie, że są dwie rzeczywistości. To taka medialna i taka prawdziwa. I codziennie, wiesz, spotykam ludzi, którzy jeżdżą tym, cieszą się tym, w ogóle mówią, że Michał, super, dzięki, że mi takie coś pokazałeś, to najlepsze auto, jakie w życiu miałem, że to petarda, że świetne, że jak on mógł w ogóle nie jeździć tymi spalinowymi. Kupują te elektryki jako drugie, trzecie auto, a potem się okazuje, że to jest pierwsze auto, a te reszta auto stoi, bo już nikt nie chce nimi jeździć. No tak. Taka przepychanka w domu jest, kto dzisiaj ma jechać za karę spalinowym, bo kto ma jechać, no to będzie musiał zatankować. No tam co to za przyjemność? I będzie musiał użyć karty, tak? No, no tutaj gdzieś tam do gniazdka. Większość Polaków mieszka w domach, więc ma gdzie to ładować, a na blokowiskach to co, no, naustawiać tych gniazdek choćby przy latarniach i też no, jakieś to rozwiązanie będzie. Tak, nie? Mi się wydaje, że to są obawy ludzi, którzy gdzieś tam nie zawsze są otwarci na nowości, a chociażby, no nie wiem, ile statystycznie Polak jeździ autem do pracy z powrotem? Więcej niż 15 tysięcy kilometrów rocznie? Ja raczej myślę, że nie. No i dziennie ile jeździ? Też parę dziesiąt kilometrów. To ja przejechałem tą Teslą 15 tysięcy kilometrów, czy tam 14, i mam zużycie 2 MW z czymś. To jest 2000 kW z czymś. Tam nie pamiętam tych danych w tym momencie. No to wyobraź sobie, że twoja kuchenka indukcyjna w domu, jak gotujesz cały rok coś tam na śniadanie, czy tam trochę, to zużywa też rocznie 2000 kWh. Czyli mogę porównać twoje auto elektryczne w domu do codziennej jazdy, że jest takim samym odbiorcą energii, jak twoja kuchenka indukcyjna w kuchni. Dobre porównanie? Bardzo dobre, takie no, działające na wyobraźni. I czy to jest znowu taki pożeracz energii? No to nie jedz w takim razie, nie jeździ, to będziesz miał te 4 MW zaoszczędzone. Jedz na mieście najwyżej, tak? I nie zużyjesz tych 2 MW energii w domu, ale to naprawdę nie są duże ilości. Tym bardziej, że teraz technologia naprawdę idzie do przodu i nie tylko w elektromobilności, ale w całej branży. Sieci energetyczne też muszą się doinwestować, bo rzeczywiście są w Europie ciutkę przestarzałe, ale i tak są wydajne póki co, moim zdaniem, na to, co w tym momencie mamy. Ale nie wiem, czy wiesz, ostatnio miałem rozmowę z elektrykiem, który mówi, że dzisiaj dom nie projektuje się już na 14 kW czy na 11 kW mocy, tylko na 17 kW, czyli każdy praktycznie nowy domek, który się buduje, jest projektowany na 17 kW mocy, na zabezpieczenie 32 ampery, bo 14 kW ma zabezpieczenie 25 amperów. A to właśnie po to, żeby ten Nissan na tej jednej fazie miał 32 ampery, w cudzysłowie, bo to pewnie nie tylko po to, żeby tym 7,2 kW mógł się ładować z jednej fazy, bo są pewnie też pompy ciepła jednofazowe. Trochę jest takie. Jest dużo różnych, coraz więcej urządzeń. I w związku z rosnącą konsumpcją energii standardem jest już 17 kW w tym momencie dla domku na 32 ampery, więc to naprawdę się mocno gdzieś tam zmienia pod tym kątem. Człowiek jest świadomy energetycznie mocno, jak w takie rzeczy wchodzi i nie trzeba gdzieś tam szukać za bardzo, że tak powiem, problemów, skoro twoje auto elektryczne zużywa rocznie tyle, co twoja kuchenka indukcyjna. No, ja jak to zawsze powtarzam, najwięcej problemów z autami elektrycznymi mają ci, którzy ich nie użytkują. Użytkownicy raczej jakichś wielkich problemów nie zgłaszają. No, ja tam troszkę ostatnio marudzę, że no, jest Port Radomsko ciągle zajęta stacja ładowania, a tam lubiłem się ładować. No to jakieś tam problemy występują, ale to są takie problemy, kurczę, no nie wiem, jak korek na Zakopiance. No, był, przejechaliśmy, dojechaliśmy. Jak Port Radomsko jest zajęty, to pojadę sobie kawałek dalej, naładuję się gdzie indziej, nie? To są tej klasy problemy. Natomiast dla kogoś, kto nie używa auta elektrycznego, to są problemy jak koniec świata. No, tak to jakoś jest, nie? Ale ostatnio jak jechałem do Poznania z Krakowa, na właśnie też na imprezę targową, gdzieś z miesiąc temu, to widziałem wzdłuż tych nowych dróg tam ekspresowych między Wrocławiem a Poznaniem, jest dużo nowych Orlenów i na każdym Orlenie jest szybka ładowarka. Także to też plus. Ja co prawda się nie ładowałem, bo w Tesli to miałem 500 km zasięgu, więc dojechałem bez ładowania. A tam nasza koleżanka z zespołu mi powiedziała, że jest pewien Lidl, gdzie jest 50 i można zostawić auto naładować. Przy okazji skorzystać z ich usług.
bo jestem regularnym klientem tejże sieci, więc to też przyciąga mocno. Zobaczmy, jaki marketing mocny jest takiej sieci typu Lidl, które wiedzą, że za moment i tak pewnie ten prąd będzie u nich płatny, ale oni cię tak przyzwyczają, żebyś do nich pojechał na zakupy. Ja w Zakopanem już nigdzie indziej nie jeżdżę na zakupy, jak jestem, to tylko do Lidla. Tak, i to tam często, jest ładowarka. Ale często ta ładowarka jest zajęta i ja to już nie dbam. Po prostu mnie przyzwyczaili, że parę razy się tam mogłem naładować. Często razy jest zajęta i nie idę, nie robię pretensji, nie stoję w kolejce. Po prostu dobra, zajęta to dzisiaj nie, ale i tak zrobię zakupy, tak? No. Tak to działa, dobrze kombinują, no widzą przyszłość, nie? Myślę, że ten prowadząc taką dużą genialny, firmę... To jest genialny marketing, zresztą widząc gdzieś tam z geoportalu po tych Lidlach, to oni mają bardzo dużo fotowoltaiki po swoich obiektach, więc to jest jak jakiś dla nich jednorazowa inwestycja, a później te ładowarki tak zazwyczaj są czynne w ciągu dnia, prawda? Więc to i tak pewnie w większości idzie z zielonej energii, także tym fajniej promować, że tak powiem, ładowanie u nich darmowe czy niedarmowe, bo jest zielone, tak? No, zakupy robimy zazwyczaj w dzień, a w dzień świeci słońce. Wow, tu jakieś remonty. Tu jakiś wielki parking będzie nowy, no nie wiem, czy będzie miejsce do zaparkowania, ale my mamy rowery, to możemy się cofnąć, tam był parking z 2 km wcześniej. No i statystyka dojazdu, 125 km, 25 kWh i mamy jeszcze 61% w akumulatorze. No niesamowicie oszczędne to auto jest. A my musimy się cofnąć troszkę w stronę Murza-Sichla, bo tutaj nie ma gdzie zaparkować na Brzezinach. No i Zakopane testy. To nie tylko jazda samochodem, ale i takie przepiękne wycieczki i rozmowy. Teraz część nieoficjalna, prywatna. To, co nagrywamy, to nagrywamy, a potem no, czasami chodzimy w ładne miejsca. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj rowerami. Dzięki Krzysztofowi jego Mercedes dowiózł nam tutaj dwa rowery. I to dwa rowery elektryczne, także czysta przyjemność. Dzisiaj obiadek w Murowańcu, a wy już możecie podziwiać piękne widoki. Jak Krzysztofie, fajny Zakopane test, warto przyjeżdżać? Oczywiście, zawsze. To jest przyjemne i pożyteczne. Mamy z godzinę marszu do przodu. O, rewelacja, takie rowerki. I to jest coś, dlaczego zawsze lubię te Zakopane testy, bo tu zawsze coś ciekawego się znajdzie. To, co nagrywamy, to jedno, a to, co fajnie spędzamy czas, to jest drugie. I... Tu mamy elektromobilność w watach, a tam mieliśmy elektromobilność w kilowatach, tak? Tak, tak. Tutaj mamy elektromobilność w takiej wersji, od jakiej ja zaczynałem, bo pierwszy u mnie był rower elektryczny, dopiero potem był Nissan Leaf, dopiero potem była Kia Niro, potem były hulajnogi. Natomiast zaczęło się od roweru elektrycznego. Może nie tak fajnego, jak te, którymi dzisiaj dzięki Krzysztofowi jeździmy, ale rower to była ta pierwsza iskierka. I ja dzisiaj mam banana na twarzy, bo uwielbiam rowery. Zwykłym rowerem też bym tutaj dał radę wyjechać, ale to by była męka. A nie tak, byłoby 80 Nm. No, a tak 80 Nm nas ciągnie tu jak dzikie do góry. Nie ma problemu, porządnym rowerem jechać tu 20 na godzinę, poza sezonem, nie ma ludzi. Naprawdę, paręnaście minut jakby się sprężał, to byśmy byli w Murowańcu. A spacerkiem, ja wiem, z 2 godziny pewnie. A potem można czas wykorzystać na wyjście na przykład na Zawrat, a z Zawratu do 5 stawów. Opcji jest wiele, opcji jest wiele. Polecam. Tego typu elektromobilność. Może ktoś zacznie od roweru i przekona się do samochodu. Od czegoś trzeba zacząć. Z gatunku kolejnych chwil z naturą. Dajcie znać, czy lubicie takie wstawki. To będziemy takie nagrywać na Zakopane testach. Teraz jesteśmy na Słowacji i zwiedzamy kolejne piękne widoki. Także kolejne niekomercyjne i nieedukacyjne części testu nagrywam. Pozdrawiamy z Doliny Białej Wody. Zdecydowanie warto odwiedzić. Idziemy równolegle do szlaku do Morskiego Oka, natomiast tu praktycznie nikogo nie ma. A widoki są równie przepiękne. A do tego na Słowacji nie trzeba płacić za szlaki, także same bonusy. I można jeździć rowerem i chodzić z pieskiem. No. Więcej wolności niż w Polsce. Jak to możliwe? Jak to się stało? No i jestem za kierownicą EQV-a. Fotel ustawiony na zegarek. Idę teraz do drugiego rzędu siedzeń. I zobaczymy, jak to wygląda w drugim rzędzie. W drugim rzędzie wygląda tak, że mam tu jedną pięść wolnej przestrzeni, ale mogę się tu przesunąć i to mogę się przesunąć bardzo znacznie. Zaraz Wam pokażę. Mogę się przesunąć tak, żeby mieć tu ze 3 pięści wolnej przestrzeni, ale jadę tak do przodu, żebym miał w miarę komfortowo, ale żebym dał radę jechać. I teraz zrobimy pomiary bagażnika. No i teraz tak, z przodu siedzi 1,8 metra, potem siedzi 1,8 metra,
bo pod siebie ustawiłem obydwa fotele i tutaj mamy jeszcze 2 metry. Kurczę, no petarda na jakiś wyjazd. 4 osoby mogą wygodnie jechać, a do tego 4 dwumetrowców od biedy na sardynkę mogłoby się tu wyspać. No, jest to kawał samochodu, ale co najważniejsze, jak widzicie na załączonym obrazku, taki duży rowerek się tu zdecydowanie mieści. Strasznie mi się ten pojazd podoba. Funkcjonalność jest nieziemska, a przy tym całkiem rozsądne zużycie energii. A, jeszcze z ciekawostek, bo tak tutaj chodzę dookoła tego samochodu. Co my tutaj mamy? Z przodu ogrzewane i wentylowane fotele i z tyłu zresztą chyba tak samo, gdzieś tu widziałem. I z tyłu również grzane i wentylowane 3-stopniowo fotele. Tutaj również. A, dobra. I tutaj mamy na tym fotelu również. No petarda, petarda. No i tutaj też możemy zamontować trzeci rząd siedzeń. Wtedy mamy wersję 7-osobową. I teraz w tej konfiguracji jest 4. Bardzo fajne rozwiązanie. No i tutaj oczywiście zamykane elektrycznie. Drzwi przesuwne. No i klapa bagażnika również elektryczna. No i na rowerkach. Tak? Włączyłeś teraz? Tak, tak. Na rowerkach sobie pojeździliśmy. No, pogoda była całkiem pogoda przyjemna. Pogoda była zacna, także wracamy do części edukacyjnej dzisiejszego Zakopane testu. I opowiedz mi, Krzysztofie, czy miałeś jakieś przygody? No bo tutaj Mercedes nalatany będzie zaraz miał 29 tysięcy, Tesla mówiłeś, że 15. Czy miałeś jakieś przygody związane z elektromobilnością? No, to przygody każdy ma. Sądzę, że w tej branży, jak jest nowy, a zwłaszcza w Polsce, gdzie infrastruktura no, jest jaka jest, tak? Może nie jest zła, ale jest taka trochę chaotyczna, bym powiedział, nie? Bo jest, nie są lepsze miejsca, gorsze miejsca, tak, no i pojedyncze nie końca, stacje, nie? Nie do końca jest dobrze zorganizowana właśnie pod końcem pojedynczych stacji. Bo taką przygodę, którą miałem w zeszłym roku, to była chyba najciekawsza z tych wszystkich, w sensie negatywnym niestety, że... Sorry, chciałem zdążyć przed tym. Tak, że... Ale przyspiesza, nie? Przyspiesza, jedzie, jedzie. Że byliśmy na targach w Berlinie, targi IFA, elektronika użytkowa, pewnie kojarzysz, z branży telekomunikacyjnej, telefonów komórkowych. I w tamtą stronę wszystko było fajnie, bo ładowarki wszystkie działały. Nie było żadnych problemów. Natomiast w drodze powrotnej miałem jeden problem, że po naładowaniu się w hotelu, po targach, wracam z powrotem, chcąc ominąć bodajże ten, czy tam jest ten remontowany dalej trasa z Olszyny na Wrocław. Podjechałem na fajną ładowarkę Shella. Natomiast Greenway, który pokazywał tą ładowarkę, że jest w grupie roamingowej, tak? Mhm. Nie przepuszczał jej. Po prostu nie było takiej możliwości, żeby ją uruchomić, mimo iż w stronę, jak to się mówi, tamtą nie było najmniejszego problemu, tak? Jakiś był problem z komunikacją. No to dobrze, no to pojechałem dalej. I żeby już nie przedłużać, przed Legnicą, no bo już po tam 350 czy tam iluś kilometrach, czy po 300, przed Legnicą kolejna ładowarka Greenwaya. Więc zajeżdżam, zadowolony, że będzie wszystko w porządku, obok stacja paliw, jakaś ładowarka nie za szybka, bo tylko 50, ale jak najbardziej działamy. No i niestety problem ponownie, błąd w komunikacji, dzwoniłem na Greenway mówi, że no jest jakiś problem, nie są w stanie tej ładowarki uruchomić. A że była późna godzina, no to myślę, to już nie jadę na następnego Greenwaya, pojadę do Wrocławia, bo mam blisko z Legnicy, pojadę do hotelu. No to we Wrocławiu poszukałem, wyklikałem jak to na Bookingu, pokaż mi ładowarki, hotele z ładowarkami. Raptem na kilkaset hoteli dostępnych było może 5. Z czego z tych 5 obdzwoniłem za każdym razem, bo uprzedzony jestem, że ładowanie dla kogoś w hotelu jest czasami inną wizją niż dla mnie, że nie ma tych 11 kW, tylko na przykład jest zwykłe gniazdko, tak? Więc obdzwoniłem, no to do pierwszego obdzwoniłem, pani mówi, oczywiście nie ma problemu, mamy gniazdo siłowe, ja mówię, to super, wystarczy.
Szkoda, że na bookingu zaznaczyliście, że macie ładowarkę, skoro macie tylko gniazdo siłowe, ale mam przenośną ładowarkę, nie ma problemu, jak najbardziej. Przyjeżdżam, pan z ochrony mówi, że ja się tu nie podepnę, bo się już podpiął kto inny. Ja mówię, ale ja dzwoniłem 20 minut temu, ale pani z recepcji nie wiedziała, że ja podpiąłem 3 godziny wcześniej kogoś innego. Dobrze, no to nie zaparkuję, nie zatrzymam się, cenę macie fajną, jak na wrocławskie warunki, 250 zł za dobę, ale się nie zatrzymam, no bo nie mam jak się naładować, rano muszę jechać dalej na te 4 godziny. No to drugi hotel wybrałem sobie tuż przy już, zjechałem z centrum bliżej do obwodnicy, żeby mieć bliżej do wyjazdu rano, więc przy Bielanach, bodajże we Wrocławiu, gdzie jest Auchan, piękny nowy hotel powstał, pani się chwali z akcentem ukraińskim, mówiąc, że właśnie się otworzyli, że mają nowy hotel, że mają ładowarki, że wszystko jest fajnie, że zaprasza. No to podjechałem pewnie już po drugiej w nocy mocno. Pani mówi, że w garażu podziemnym. Ja mówię, dobrze, to czy mogę najpierw podejść zobaczyć te ładowarki? Schodzę z panem z ochrony. Pan z ochrony mówi, że te ładowarki dopiero za miesiąc będą włączone i że nie ma takiej możliwości. Ja mówię, no to wie pani co, no to ja w takim razie dziękuję. Jesteście już praktycznie ostatni na liście, którzy mieli ładowarki we Wrocławiu. Jest trzecia w nocy, nie skorzystam. W takim razie jadę na Greenwaya. Więc przeprosiłem się z Greenwayem. Oczywiście naładowałem się, wszystko w porządku. Gdzieś tam się zdrzemnąłem w aucie na chwilę, no bo już o 3 czy 4 rano nie było sensu, że tak powiem, doby hotelowej wziąć. No i tak po tym okresie tak stwierdziłem, że jeżeli jestem blisko tej elektromobilności, działamy tyle lat w branży elektroniki użytkowej, no to coś z tym fantem trzeba zrobić, bo z kim bym nie rozmawiał, nie ma hoteli, w których można naładować auto. Rozmawialiśmy przedtem, że w Oslo traktowany jest klient traktowany jest w Oslo, który ma w hotelu ładowarkę, nie klient, co właściciel hotelu, znaczy klient, który przyjeżdża do hotelu, traktowany jest jako ten bardziej zamożny, gdzie można na nim troszkę więcej tych usług, że tak powiem, nie wiem, lepszy pokój, lepszy, że tak powiem, jakiś tam kolacja, że można coś wybrać, że jednak jest traktowany jako taki bardziej klient premium, a jednak w Polsce klientów się w żaden sposób nie pomaga, nie docenia, nie ma nic, pusto po prostu jest na tym rynku. To tak jakbyś no, chciał sprzedawać, że tak powiem, buty do Afryki, a tam nikt butach nie nosi, bo towarzyscy chodzą na boso, w cudzysłowie. Nie ma komu sprzedać tego produktu, prawdopodobnie tak stwierdziłem, że nikt chyba go nie potrzebuje. No ale z drugiej strony my jako klienci, ty czy ja, chcemy jeździć po Polsce i chcemy się naładować w hotelu, a nie gdzieś tam na szybkiej ładowarce i czekać te 40 minut. Nie mów, że znalazłeś jakiś produkt, który rozwiąże ten problem. Tak, i w tym momencie my stworzyliśmy ponad 2 lata temu ofertę ładowarek AC, czyli takich od 11 do 22 kW. Gdzie jak najbardziej z dużym sukcesem wprowadziliśmy linię do sprzedaży, z dużym sukcesem sprzedajemy ją na rynku zachodnim. Natomiast w Polsce często odbija się to wręcz z jakimś uśmiechem na twarzy. Komu potrzebna jest ładowarka do samochodu? Przecież nikt elektrykiem nie jeździ. No to się bardzo szybko zmienia i ci, którzy pierwsi zaczną mieć w hotelach ładowarki, wygrają. No wygrają, bo sobie klientów przywiążą, nie? Dzisiaj dużo klientów biznesowych prawdopodobnie ma te samochody elektryczne. Z tego, co słyszałem, spółka Impost ma 500 samochodów elektrycznych. Więc, no, jak to się mówi dalej, ten rynek nie jest na tyle duży. Jest pewno w tym momencie między 30 pewnie a 70 tysięcy aut elektrycznych, w zależności czy to hybrydy liczymy w to, czy nie liczymy, tak, na rynku polskim, więc ten rynek rośnie. Sam mówiłeś, że co? Że kiedy? Że w styczniu sprzedało się 1000 Tesli w Polsce, tak? W pierwszym kwartale 1000 Tesli. No to są naprawdę wyniki, które w tym momencie pokazują, że jeżeli hotele, czy parkingi prywatne, czy galerie handlowe nie będą przywiązywać do tego uwagę, no to rozumiem, że wszyscy robiąc zakupy, pojadą do Lidla, tak? Bo Lidl do tego przywiązuje uwagę, tak? Czy pojadą do Kauflandu, bo Kaufland przywiązuje do tego uwagę, a pozostali nie będą mieć klientów z elektromobilności u siebie na parkingu. A moim zdaniem to jest duży błąd, bo jak kiedyś dojdziemy do samochodów elektrycznych w ilości 1 000 000 sztuk,
to może się okazać, że dany biznes wręcz nie będzie mógł funkcjonować, jeżeli nie będzie miał klientów i nie będzie miał do tego rozwiązań w postaci ładowarek elektrycznych. Dlatego z mojego punktu widzenia to jest konieczność, żeby coś z tym zrobić, ale jeżeli klienci nie chcą w tym momencie dalej ładowarek instalować u siebie, mówiąc, że rynek jest na to zbyt mały, to staramy się teraz zrobić taki koncept. Ten wasz pomysł i produkt jest innowacyjny, może tak reasumując, jakbyś to określił. W czym ten nasz produkt jest innowacyjny? Być może powiem to w takim dużym skrócie. Jeżeli masz produkt, który wspiera karty RFID, który daje możliwość zarządzania właścicielowi hotelu, pełną możliwość wyprzekazywania do gości hotelowych karty RFID czy karty hotelowej, wykorzystując, że ma dostęp do tej ładowarki poprzez kartę. Czyli hotelarz będzie wiedział, który pokój ile kilowatogodzin pobrał. Hotelarz wie, który pokój ile kilowatów pobrał, bo wydał mu kartę RFID, czy ewentualnie, jeżeli ma ochotę i nie chce sam obsługiwać tej ładowarki przez protokół OCPP, może sobie jakiegoś operatora zewnętrznego wziąć, ale to się wiąże z wydatkiem później niepotrzebnym i dzieleniem gdzieś tam tych, że tak powiem, cen na operatora. Jeżeli on ma ten wolumen na początku mniejszy, to wystarczy, jeżeli on weźmie ładowarkę, ma pełny system zarządzania energią możliwe do zainstalowania na obiekcie, ma system, aplikację, z której wszystko może widzieć, ma kartę RFID i chcemy ten system wprowadzić w ten sposób, żeby klient płacił 99 zł miesięcznie za ładowarkę. I nic go nie interesuje. I nic go nie interesuje. Cały serwis, cała obsługa jest po naszej stronie. Oczywiście prąd, energię rozlicza sobie sam, tak? Czy to sobie rozlicza w postaci kilowatogodzin, czy w postaci doby hotelowej i daje gratis klientowi, czy w jakiś sposób inny jeszcze, nie wiem, rozlicza klienta. Jest to bardzo proste i wydaje mi się, że może to w jakiś sposób aktywizuje pewnych niechętnych. Wręcz nawet będziemy robić program, żeby na testy udostępnić kilkanaście stanowisk w różnych hotelach w Krakowie, tylko po to, żeby ci hotelarze się wypowiedzieli po kwartale, czy to ma dla nich sens, tak? Czy to ma dla nich sens? Nawet stworzyliśmy ładowarkę już tak prostą, że jak ktoś ma tylko gniazdo siłowe w hotelu, to tego wallboxa montuje do ściany i wpina tylko do gniazda siłowego naszą ładowarkę 16 A trzyfazową. Czyli tak? Ten próg wejścia to jest 99 zł na miesiąc i tyle. Ja bym to potraktował jako taką reklamę, no bo montujemy twoje urządzenie, dajemy na Plaksze, że można się u nas wyspać i naładować, dajemy na Bookingu, że u nas można się wyspać i naładować i firmy płacą za jakieś kampanie reklamowe 1000 zł, a tutaj można mieć kampanię reklamową za 99 zł miesięcznie, nie? No kurczę, petarda. Nic więcej. A być może osoby, które w tym momencie w hotelu będą świadome, że to się im kalkuluje, że się im opłaca, będą kolejni goście, będą kolejne auta, w każdej chwili mogą dobrać więcej tych ładowarek, tak? Mogą, że tak powiem, mieć mniej, bo dla mnie to też takie ryzyko trochę jest, że jak klient weźmie jedną ładowarkę na początek, a przyjadą mu dwa auta, żeby się nie bili między sobą, tak? Kto może skorzystać w pierwszej kolejności? Mogą być dwa, ale wystarczy, że od jednego zaczniemy, niech on przez pół roku czy przez pierwszy rok potestuje, tak? Niech zobaczy, jaki będzie z tego efekt, być może sam się przekona do elektromobilności, być może sam zainstaluje fotowoltaikę na dachu po to, żeby mieć na codzienny użytek w hotelu energię elektryczną i po to, żeby mieć energię do ładowania samochodu w ten sam sposób, jak to ma Lidl, tak? Czemu tylko jeden marketingowo jest w stanie przyciągnąć do klientów siebie elektromobilnych, a drugi nie? W czym jest gorszy, tak? No, myślę, że to bardzo dobry pomysł na promowanie jakichś usług hotelowych. I tutaj, jeśli ktoś ma hotel w Krakowie, to weźcie tam, dajcie znać, to skontaktuję Was z Krzysztofem i myślę, że coś fajnego na początek w formie testów wymyślimy. A my już zwiedzamy tu Zakopane. Jedziemy jeszcze do jednej restauracji, którą tu Krzysztof poleca. Dzisiaj taka wycieczka trochę krajoznawcza, a przed nami Wielka Krokiew. Coś się świeci, nie wiem, czy jakieś zawody będą, bo tam już wjechać dalej nie można, ale my tu w prawo skręcamy chyba, tak? Za 200 metrów. Tak, tu mamy siłę 16, tu mamy
gniazdko, natomiast jak ktoś bardzo chce, to może mieć wersję też z kablem, nie? I tutaj jest RFID. I czytnik RFID. No i już, i tyle. Trzeba do szczęścia. Za jedyne 99 zł miesięcznie można zarabiać na ładowaniu klientom samochodów. No i popatrzcie, jak startuje się Mercedesa. Wygląda jak taki zwykły kluczyk i w sumie bardzo podobnie działa. Naciskamy hamulec, przekręcamy. Przejechaliśmy już 8 km z Brzezin do Zakopanego, no i ruszamy w stronę Krakowa. Procent w baterii mamy aktualnie 58. Także z taką statystyką ruszamy. I jak zwykle sprawdzam, jakie jest DMC. DMC jest 3,5 tony, natomiast nie ma możliwości ciągnięcia przyczepy w przypadku tego samochodu. Jak to ja uwielbiam aktywne tempomaty. Na szczęście tutaj w EQV jest aktywny tempomat i tempomat działający do 160. Zresztą 160 to jest maksymalna prędkość ograniczona elektronicznie dla tego pojazdu. No i kolejna świetna funkcja to łopatki do zmiany rekuperacji. Są takie sytuacje jak teraz, gdzie chcę, żeby auto mi się toczyło luźno, to jadę na D+, natomiast jak chcę, żeby mi wyraźnie odzyskiwało energię i to tak Mercedes bardzo wyraźnie odzyskuje, to daję sobie na D-, czyli tutaj muszę dać lewą łopatką 3 razy. Jak są jakieś takie większe uskoki, to auto potrafi się zabujać, natomiast przy wyższych prędkościach nie czuć, żeby robiło się głośniej. Wiele elektryków jest cichych, ale powiedzmy do 100, a potem jest coraz głośniej. Tutaj powyżej 100 niewiele się zmienia, także duży plus dla EQV-a i drugi duży plus za aktywny tempomat. Gdy manetkę tempomatu pociągniemy raz do siebie, to mamy ustawioną prędkość ze znaków. Fajna funkcja, taka przydatna. Jesteśmy na wysokości Myślenic, zużycie to niecałe 12 kWh na ten moment. Jedzie się bardzo przyjemnie. No mega takie autko na wypady, wpada szybciutko na listę moich aut marzeń. Chciałbym taki kiedyś mieć, polecam, ale oczywiście tylko w wersji extra long, czyli tej najdłuższej. Bo jeśli już mamy mieć takie duże auto, no to fajnie, żeby można było wsadzić dwumetrową szafę, czy choćby rowery, tak jak dzisiaj, czy przespać się w jakiejś sytuacji. Jeśli ktoś lubi takie kamperowe życie, to elektryk do tego jest idealny, bo nie musi mieć silnika spalinowego, który burczy zapalonego, żeby mieć ciepło zimą i chłodno latem. No petarda samochodzik, chyba się starzeje, bo coraz bardziej mi się podobają takie wielkie, rodzinne busy. I teraz to jakbym miał kupować auto, a wygrałbym w Totolotka, to chyba bym poszedł w EQV-a. Właśnie z uwagi na to, jak bardzo przyjemne to jest auto do jazdy, jak funkcjonalne. Aplikacja, z której możemy sobie auto nagrzać, schłodzić. Możemy sobie tutaj ustawić poziomy ładowania, na którą godzinę auto ma się zagrzać, na którą ma być schłodzone. No wszystko jak w każdym innym elektryku, ale wszystko prosto, wszystko jest, wszystko działa. Fotelek, wszystkie grzane, wszystkie wentylowane. Czegóż chcieć więcej? A do tego auto, które nie nastraja do jakichś tutaj wyczynów. Ja sobie tu teraz jadę tym prawym pasem i tak się patrzę z góry na to wszystko, co tam się dzieje na tej Zakopiance. Jakoś tak taki dystans można złapać. Do tego tam jadą, wyprzedzają. Mi się nigdzie nie śpieszy. No ja teraz miło spędzam czas, to gdzie mam się śpieszyć? No, zajadę szybciej do domu, to ten miły czas na pokładzie auta się skończy. Nie mówię, że w domu będzie niemiło, ale żebyście mnie źle nie zrozumieli. Natomiast tutaj sama podróż jest odpoczynkiem, przyjemnością, nie wiem, no coś takiego w niektórych elektrykach łapię, że są takie auta, które mnie tak wyciszają, uspokajają, tak się w nich dobrze czuję i EQV jest właśnie takim autem. Coś, czego nie da się opisać słowami, to są takie moje subiektywne odczucia. No jesteśmy u celu, Jan z Kawina, w sumie z tą wycieczką przez Zakopane. Wyszło nam 108 km, 2,13 i 49 na godzinę średnia. Spokojna, przemiła jazda, 12 kWh na 100 zużycie na powrocie, a w akumulatorze nam pozostało jeszcze 43%. Znakiem tego dzisiejszy zasięg tego samochodu przy takim wypadzie na weekend no zdecydowanie przekracza 300 km. Jakby się bardzo postarać, to faktycznie 400 dałoby się tym przejechać. Co uważam, że jak na tak wielkie auto, prawie 3-tonowe, jest rewelacyjnym wynikiem. O, na tej zasadzie, nie? I popatrzcie, jak sprytnie. Gdyby nam się nie udało otworzyć całej klapy, to możemy sobie otworzyć samą szybkę. No i tutaj testujemy magazyn energii. Rower przez ten czas, jak wracaliśmy, naładował się do pełna. Tutaj nam ubyło niecałe pół baterii.
A rower kolejną setkę może przejechać po płaskim, no bo w górach to pewnie z 50. A teraz spróbujemy Mercedesa z tego podładować. Zobaczymy, czy ruszy. Próbujemy 10 amperów. Podpinaj. Około 2100 W wychodzi z urządzenia. Natomiast po konwersji, po stratach w samochodzie mamy jakieś 1800 W. No i cóż, z żalem będę dzisiaj się żegnał z Krzysztofem i jego Mercedesem EQV. A jak zawsze na koniec dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Dziękuję wszystkim. Szerokości.